Na Voyanshop pojawił się pewien tajemniczy, magiczny kubek. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nie ma na nim żadnego wzoru. Jednak kiedy wlejecie do niego ciepły napój, to magicznie pojawia się piękny wzór Voyanowic. Pozostaje już tylko z niego pić swój ulubiony, ciepły napój. Siemano kolano! Dziś dożyliśmy pięknego dnia, w którym będziemy w tym miejscu budować wieżowiec ptycha! Ho-ho! I patrz, mam tutaj już wyznaczone nawet miejsce. Będzie on zajmował dokładnie tyle miejsca, więc nie jakoś dużo. Nie będzie to najbardziej gruby wieżowiec, bo tutaj na przykład paliona wieżowiec w porównaniu do ptycha jest znacznie szerszy, grubszy i wyższy. A właśnie, zobaczymy, czy będzie wyższy. Bo co do wysokości, to może być naprawdę wysoki wieżowiec, więc oglądajcie koniecznie cały odcinek, a ja nie mogę tego wieżowca budować sam, bo w końcu jest z nami Ptycho, więc idę do niego do domu i powiemy mu o tym, że budujemy jego wieżowiec, a wy widzowie możecie się cieszyć, bo ten odcinek sprawi, że nasza tutaj, nasza wizja Voyanowic, nasz wygląd Voyanowic się znacząco zmieni. W tym miejscu właśnie będzie postawiony nasz wieżowiec, ale pięknie. O, Ptycho, hello! O, ej. Cześć, uważaj, uważaj! Tutaj musisz uważać, jak wtedy idziesz. Co to jest, pułapka jakaś? No wiesz co, bo ogólnie potrzebuję, musiałem zrobić pułapkę, bo nubek, a dobra, nieważne, po prostu nubek. A, nubek, rozumiem, nie musisz nic więcej mówić, rozumiem, dobra, wszystko ogarnięte. Co chcesz ode mnie w ogóle, co przyszłeś, po co? Chodź, pokażę ci coś, zobacz, mamy tutaj takie miejsce dla ciebie, widzisz, takie tutaj. Okej, i co my robimy, koronę, albo farmę, albo co robimy? A, właśnie, to korona jakaś. To ci się wydaje, że to jest korona, bo tutaj takie wybudowałem filary, no jak myślisz, co to jest? Budujemy zamek. Zamek dla ptysia. Nie, Ptycho! Lepiej! To jest jak twój to? Wieżowiec! Woohoo! Trochę niski ten wieżowiec. Wiesz co? No bo jeszcze będzie budowany wyżej, zobaczysz. Aha! Tak. Czyli my go budujemy dopiero. Tak, budujemy, ale aha, zobaczysz, będzie naprawdę fajny i już wszystko jest obmyślane. No, poczekaj, dasz mi dosłownie 5 sekund, możesz budować, a ja coś ci przyniosę fajnego, dobra? Dobra, tutaj jakby co, masz dobra. Budulec też, a ja, widzowie, zabieram się do budowania. I robimy coś takiego. Pierwsze pięterko będzie miało 4. Ej, widzowie, wy w ogóle możecie pamiętać ten wieżowiec skądś, bo jest to wieżowiec podobny do pewnego innego wieżowca, który budowaliśmy w starym miejscu. Jestem Toid. O, hello, Ptycho. Mam coś dla ciebie i co wiesz masz? Co? Patrz, zobacz, co dla ciebie przyniosłem. Co to? Ej, magnes! Magnes, weź to, załóż. Założyć? A jak to za... No. Ej, I patrz teraz to. Bloki do mnie lecą. Ej, bloki do mnie lecą! Zbieram se bloki normalnie! To będzie dużo fajniejsze do budowania. Jak będziemy coś budować, to ty będziesz normalnie przyciągał te bloki. Ej, tak, ja teraz na przykład patrz, rozwalam ten blok i on do mnie przychodzi, nie muszę go jakoś łapać i iść po niego, nie? No. Co, fajnie, podoba ci się? Ej, mega, skąd ty to wziąłeś? Skąd ty masz takie rzeczy z tego plecaczka to wziąłeś pewnie, co? Wiesz co, tak, ale... To są takie, ale nieważne. Tyś ma wszystko w swoim plecaczku, widzowie. Dokładnie tak, i breloki macie też, widzowie. Na Voyanshop są dostępne breloki Ptycha, patrz, ja tutaj mam swój tak brelok i to jest brelok Voyana. Jeżeli macie już brelok Voyana, to możecie mieć też brelok Ptysia i możecie też mieć masę innych rzeczy. Na przykład taką przekozacką, cieplutką bluzę Voyan Team, na której są wszystkie nasze dobre postacie i wszystkie złe, no brakuje tylko Ptycha, ale ta bluza była wypuszczana jeszcze zanim Ptycho do nas dołączył, więc no, mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Mamy też masę innych rzeczy, mamy, patrzcie, plecaki, tam są plecaki, czapki zimowe. Rekrutujemy wszystkich do Voyan Team. Jeżeli chcesz dołączyć, to wbijaj na Voyanshop, bo dostajesz do każdego zamówienia takie piękne zdjęcie z ręcznie podpisywanym moim autografem. Dostajecie również darmowe naklejki i wiele więcej, więc sprawdzajcie. Wbijajcie na voyanshop.pl i dołączajcie do Voyan Team. Okej, stary, o, jak ty tutaj ładnie ciśniesz. Dokładnie tak. Ty się budowniczy. Tutaj tak, dokładnie w dobrym miejscu kładziesz to szkiełko, a ja zaczynam teraz odliczać 4 bloki tu i z tej strony będzie pierwsza odnoga naszego miejsca, tak. Czekaj, z tymi balkon budujesz, czy co to ma być? Tak jakby balkon, stary, tak naprawdę to będzie po prostu... Taki efekt będzie z tego fajny. Zobacz, dobra, stary. Będzie, naprawdę to ładnie. Fajnie wyjdzie. To będzie bardzo ładny wieżowiec. Mam nadzieję, że będzie się zgrywał kolorystycznie z innymi. No bo wiesz, ja mam niebieski.
Tati ma kolorowy, tak. Nubek ma dirtowy, Palion ma zielony, a ty będziesz miał żółty! Ej, tak! Ej, w ogóle ja mam wrażenie, że ten wieżowiec będzie tak mega tu pasował. Ej, on jest w idealnym miejscu w ogóle, on jest obok wieżowca tak. Paliona, obok wieżowca Nubka. Tak, i to dopełnia to wszystko. Słuchaj, ja poszedłem do urzędu miasta Wojanowice, żeby złożyć wniosek o to, żeby miejsce mi przydzielili dla wieżowca twojego. Przydzielili? I przydzielili mi tutaj, tak. Powiedział mi sędzia wojanowickiego... wojanowickiej dzielnicy, że ej, mordeczko, tutaj możesz to wybudować, bo tutaj będzie pasował. Natomiast nie mógłbyś tego wybudować na przykład tam, co nie? Gdzieś, gdzie jest ta świątynia. I sobie, my tutaj naprawdę musimy uważać, bo to jest tak, jak prawdziwe prawo jest, tak wiecie, na co dzień. Jak jest prawo jakieś, to trzeba go przestrzegać, wiadomo, no. Więc my też tutaj przestrzegamy i budujemy tak tylko w miejscach, patrzę? Gdzie można. No. Jak tak teraz patrzę, to mi się zdaje, że jakbyśmy mieli budować kiedyś następny wieżowiec. No to gdzie fajnie stary? By było w miejscu, gdzie jest domek świnki Pepe. Oh. Bo to tam jest taka wnęka jakby. I to Ej. W miarę. Ale to by musiał być jakiś niziutki wieżowiec, bo gdyby go wybudować tak samo wysoki jak inne, to przecież przez to, że tam jest wzniesienie, to on byłby ogromny. No ej, tak, stary. Ale to musiałby być jakiś, wiesz, specjalny wieżowiec. Możesz budować tutaj między tymi poziomami już pięterka. Wiesz co, szkło plus pięterka, widzisz? Takie. Dobra. O, właśnie. Okej, to już to robię, dobra. Bo to się bardzo nam przyda. A powiedz właśnie. Mi to, czy do tego szarego też żółte szyby wstawiamy? Tak, też żółte dobra. Szyby, dokładnie. No, okiennikiem jestem. Dobrze, no to co, działamy widzowie, działamy. I tutaj ładnie pracujemy na to, żeby nasz wieżowiec miał piękny efekt i zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało z dołu, bo wy jeszcze tego nie widzicie. To może wam teraz pokażę, żebyście zapamiętali, jak to będzie wyglądało. Czekajcie, wezmę sobie o... Na początku, patrzcie, w ogóle ten wieżowiec będzie pasował do domku ptycha, bo on też ma taki żółty, razem z takim ciemniejszym lekko blokiem, a tutaj jest tak właśnie żółty i ciemniejszy trochę blok. Ktoś czuje, fajnie. Że mój wieżowiec będzie najpiękniejszym wieżowcem, jakikolwiek w życiu widziałem. Ej, a mój wieżowiec to ty nie widziałeś chyba w takim razie. No właśnie. Będzie na drugim miejscu, dobra? A, no dobra, dobra. Dogadamy się jakoś, stary. A na ostatnim Nubka. Ja nie wiem, czy on w ogóle Dirta lubi. A, no dobra, no wiesz co, no bo to jest Nubek, no Nub to Nub. No. Dobra, mamy tutaj, patrzcie. Musiałem teraz policzyć sobie tutaj dwie krateczki i dobudować kolejną część naszego miejsca, naszego efektu. Osoby, które pamiętają, jak budowaliśmy tego typu już wieżowiec, to wiedzą, o co chodzi, bo czekaj, budowaliśmy go w miejscu Nubka. Czy ty robisz jakiegoś zawijasa? Co mi się tak, wydaje? Tak, to będzie taki zawijas właśnie. Zawijas, i on będzie miał taki właśnie fajny efekt, stary. Taki właśnie efekt, dobra. W którym będzie się zawijały te piętra z tym szarym blokiem do góry. Tak będzie po prostu fajna spirala. A powiedz o, spirala mi, czy ja dobrze buduję słowa. Tutaj podłogę? Czy tak, idealnie, ideolo. Sorry. Dobra, będę musiał sobie windę jakąś zrobić, bo coś czuję, że ten wieżowiec będzie mega wysoki. Wiem, na pewno. Mamy nawet do tego wodę już przygotowaną, bo będzie po prostu się spadało na dół i leciało do góry. Ja też mam taką windę u siebie w wieżowcu, widzowie, więc też jest całkiem fajnie, co nie? Ale fajna ta bluza jest z Voyant Team, let's go! No i oczywiście na Voyant Team nie macie tylko bluz, macie też masę innych rzeczy, więc wbijacie, dodaliśmy z powrotem magiczny kubek, którego tak długo brakowało. Bo bardzo dużo osób było zainteresowane tym magicznym kubkiem i wyprzedał się mega szybko. My się aż tak nie spodziewaliśmy, że on szybko się wyprzeda. No i nie zatowarowaliśmy go wystarczającej ilości, ale teraz już go dodaliśmy. Tylko uważajcie, bo sprzedaje się równie szybko, więc może szybko też zniknąć. Wbijać na Voyant Shop koniecznie. A my chodźmy dalej tutaj budować. Tego jak ci idzie? A jaki jest twój ulubiony produkt z Voyant Shop? Wiesz co, na Voyant Shop mam tyle... Tyle jest fajnych produktów, że aż ciężko mi wybrać jeden. Naprawdę. Praktycznie za każdym razem, jak wypuszczam nowy jakiś produkt, to ja mam wrażenie, że to jest nowy, najlepszy produkt na świecie. Tak miałem z magicznym kubkiem, tak miałem z nową pościelą, bo nowa pościel też ma mega fajny wzór Wojanowic. I po prostu każdy nowy produkt to dla mnie nowy, mój ulubiony produkt. Tak jakoś mam. Więc... Ej, niedługo będziesz miał tak wiele tych produktów, że będę musiał zrobić tobie jakiś test wiedzy. Ło, dobra, jakiś dobra. Teleturniej zrobimy.
widzowie, możecie napisać na dole w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć za produkt z Voyage Shop. Jaką rzecz, nie wiem, co by to mogło być, jestem ciekaw. Jeżeli macie coś ciekawego, to napiszcie i może pojawi się wasz pomysł na Voyage Shop i będziecie mogli kupić... Mi się marzą klocki. Jakie klocki? Takie do budowania, do składania? Tak. Wow. To jest moje marzenie. Ej, to byłoby dobre. I takie klocki na przykład z wieżowcem jakimś. Tak, z wieżowcem, dokładnie. Jezu, to byłoby najpiękniejsze, bym kupił sobie magazyn, nie? W jeden dzień. I bym potem układał je przez całe życie. O, stary, to nie wiem, to może się pojawią klocki, widzowie, kto wie? Dlatego, no, widzowie, piszcie swoje pomysły, bo jak macie też jakieś ciekawe, to kto wie, może też się pojawią, co nie? Dobra, a ja to rozwalam i słuchajcie, no już mam naprawdę całkiem niezłą ilość tego zrobionego i zaraz wam pokażę, jak to wygląda z daleka, bo my tutaj to budujemy, a nie pokazujemy wam efektu, który przecież jest przepiękny, zaraz zobaczycie. Dokładnie, ja myślę, że ten wieżowiec będzie naprawdę najładniejszy, on już tak fajnie wygląda, jest taki inny. No, jest taki wpadający w oko, właśnie tak. Dobra, dobuduję tą ściankę do końca i lecę sprawdzić, jak to wygląda z daleka, bo na pewno już będzie dobrze wyglądało. Ja tutaj już buduję sufit tutaj, znaczy w sumie to jest podłogosufit. Tak, podłogosufit, gościu! O, to jeszcze wiesz co? Szkiełko wybuduję. To jeszcze jedno piętro chyba musimy zrobić, nie? Żeby ten zawijas się dokończył. Chyba tak. I wtedy będzie zawijasek ładny, ale jeszcze sprawdzimy. Okay. Czekaj, muszę rozwalić. A mogę na końcu mojego wieżowca dać mi główkę? No w sumie ty już masz główkę na swoim domku, stary. Nie, za dużo tych główek? Nie wiem. Wiesz co? Zobaczymy. Może dodamy, będziemy musieli zobaczyć, jak ten wieżowiec będzie wyglądał bez główki, a jak czegoś będzie mu brakowało, to dodamy mu twoją główkę, ale wydaje mi się, że można coś zrobić. Dobra, a ja widzowie lecę sprawdzić, jak to wygląda. O! No... Jest już... Buduję dalej. Zaczyna się pojawiać efekt, a podlećmy sobie z tej strony. Ej! Dobra, widzowie, ty! Coś się tutaj dzieje, prawda? Ja nie mogę, ja jestem tutaj naprawdę ciekaw tego, co będzie dalej. Dobra, stary, to ja lecę w takim razie teraz tu. Masz magnesik? Mam magnesik. To łap! Wow! Ale mi rzucasz tego, co tu się dzieje? Jakie to jest kozackie? Ale będziesz musiał mi to oddać. Co? Tak, bo ja tutaj pobieram opłatę za wypożyczalnie specjalnych przedmiotów. Ten to sobie znalazł sposób na dorabianie, co? Dobra, no dobra. Co, trzeba sobie radzić, tak? Mogę ci to ewentualnie oddać. Ewentualnie. Dobra. A ja kończę tutaj tego zawijasa i jak teraz zrobię właśnie tą ściankę, to zobaczycie jeszcze lepiej, jak to wygląda. Taki jeszcze lepszy efekt. Zobaczycie, będzie fajnie, dobra. No, a ja lecę w takim razie teraz. Stawiam szyby w takim razie może już. O, git, możesz stawiać już szybki, a ja tutaj... Szybki wstawione. Szybki, jestem szybki! Okej, pek. Jestem okienniarzem, czy jak się nazywa osoba, co stawia okna? Okienniarz! Ja wiem, jak się nazywa osoba stawiająca okna. Szybejmeister. Szybejmeister, no. Szybejmeister, tak. Szybejmeister, no bo szyby, tak. Nie? No, no to no, dobre, nie? Dobrze nazwałem, widzowie. Dobra, i patrzcie. Ty jak coś wymyślisz? Teraz tutaj dokończymy i słuchajcie, jak to będzie pięknie wyglądało, ja cię kręcę! Już po prostu nie mogę się doczekać, zobaczyć efektu końcowego. Dobra. Ja też nie. Odlatuję z daleka, właściwie do twojej główki i zobaczyć. Widzicie? Zawijas, jaki ładny się zrobił. Siema, ptyś! Siema. Twój wieżowiec. I patrzcie, odlecę z daleka. Popatrzcie na ten wygląd, bo to jest ostatni raz, kiedy widzicie ten wygląd. Patrzcie. Widzicie teraz wygląd czterech wieżowców, bez wieżowca jeszcze ptycha. I to dzisiaj się zmienia. Dzisiaj zmieniamy krajobraz Voyage'owic całkowicie. Pojawi się w tym miejscu nowa budowla. Już się nie mogę doczekać. Dobra, to co? Ptycho, lecimy dalej budować to. Lecimy dalej, budujemy, no. Odliczamy i pokażemy może wam zaraz efekty, bo tak naprawdę to teraz będziemy budować cały czas to samo, więc... A potem zorganizujemy wielką imprezę parapetówkę na otwarcie mojego wieżowca. Ty no, stary, można. Dobra, to widzowie, widzimy się, jak już dokończymy to. Widzowie, jesteśmy już tak wysoko. Spójrzcie! Tutaj jest wieżowiec Noobka! Let's go! Wow. A jakbym cię stąd zrzucił? To byś dał radę to wrócić? Zostaw mnie, proszę mnie zostawić. Dobra. Dokończmy i pokażmy efekt końcowy, bo jest naprawdę piękny. Naprawdę, jak to zobaczycie. Dobra. Fajnie ten wieżowiec się prezentuje tutaj. Dobra, dokończmy jeszcze tu.
Widzową. Co ja powiedziałem? Dobra, zróbmy tak, że wyjdę sobie z tędy. Okej. Okay. Dobra. Tutaj wrócę. Dobra. Sorry. Hello. No, dzięki. Zapraszam. Dzięki. I słuchajcie, odlećmy sobie, żeby to spojrzeć na to, jak to wygląda. Uwaga! Krajobraz Wojanowic się zmienił. Spójrzcie teraz na to! Woohoo! Jaki wieżowiec! Tycho! Lecę! Ej, ładnie, dobra, spójrzcie. Ja cię kręcę! Ej, od razu inaczej wyglądają Wojanowice. Jak to wygląda teraz? Ej, kozacko to wygląda, stary. Serio, widzowie, przyznajcie, no. Wygląda to zupełnie inaczej teraz na Wojanowicach z takim wyglądem, no. Brakowało tego wieżowca w tym miejscu. Powiem ci, teraz wygląda świetnie, bo była tutaj taka długa przerwa. Zobacz, no. Te wieżowce są tak blisko siebie, a tutaj wieżowiec Nubka i Paliona były oddalone o siebie, były mocno. A teraz są blisko, nie? Tak we trójkę. Tak, one się trzymają teraz tutaj razem, więc... ale widzę, czekaj. Że tutaj nawet co też trochę zmieniłeś, nie? Że tutaj postawiłeś inaczej bloki. Tak, żeby tam było miejsce, bo już wiedziałem, że to będzie idealnie wtedy to na środku. Ale wydaje mi się, że faktycznie brakuje czegoś na górze. I to na górze może być twoją główką, czego brakuje. Więc ja bym tutaj chyba faktycznie tą główkę twoją wybudował i zrobił ją tak jak należy, wiesz o co chodzi, żeby tutaj było ładnie. Jakoś w tym miejscu zaczniemy budowę. To będzie chyba nawet idealnie wtedy tutaj wymiarowo się zgadzało z prawdziwą główką, czyli 8 bloków ma chyba główka? Tak, 8 na 8, no dokładnie. Dobra, i chyba tak 8 kratek tutaj było, co nie? 2, 4, 6, 8. 8! To jest dobrze. Wydaje mi się, że tak. Ewentualnie. Chyba tak, będzie. Znaczy tutaj dwie kratki się nie zgadzają z jedną, ale. A, faktycznie. Ale będzie moim zdaniem symetrycznie tak czy siak, więc będziemy to obserwować. No dobra, no. Dobra, zacznijmy budować. Mam tutaj twoją główkę. O, siema. O, to ja będę posągiem, będę manekinem, proszę na mnie tutaj patrzeć. Dobrze, dobrze. Ja tutaj patrzę i będę obserwował. Ej! Szyi nie chcę oglądać! Dobra, tutaj tak, to tak, dobra, cyk, teraz jeszcze... 360. Jeszcze tak, dobra, pek, 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 okej, okay, tutaj główka, ale już widać tą minkę! Co to wiadę, jest to po prostu ja, to jest lustro! To jest, twoją minkę jest tak prosto zrobić. Dobra, no, teraz to. To i czy ty tutaj masz coś jeszcze na górze? Ej, ty tutaj już nad, ty masz od razu włosy, no właśnie. Dużą, bujną grzywkę. Bujna grzywa, więc trzeba tutaj to pamiętać o tym, dokładnie. Dobra, i jeszcze, jeszcze tutaj jest coś takiego i o, coś takiego, tak mi się wydaje przynajmniej. Pyk, pyk, dobra. I sprawdzamy, słuchajcie, czy to działa, czy to jest grzywa ptycha. Yeah, to jest ptycho! O co tu chodzi? Twarz niską. No tak, jeszcze trzeba ci to troszeczkę powiększyć, bo teraz są tylko 2, 4, 5 kratek, czyli jeszcze raz, 2, 6, 7, 8. Dobra, i teraz powinno być git. Sprawdzamy, słuchajcie, czy to jest prawdziwa twarz ptycha i sprawdzimy od razu z daleka, jak to wygląda. Ale wiesz co, ja bym chyba 3D zrobił tą grzywę trochę, wiesz, bo... Tak, wiadomo, ty nie możesz mieć 2D, bo ty masz grzywkę, ptycho. Czekaj, odlecę tutaj i zobaczę, jak wygląda twój wieżec w ogóle teraz z główką. Ej, jest lepiej, widzowie, bo wcześniej faktycznie czegoś brakowało. I jest w dobrym miejscu, moim zdaniem, więc zbudujmy twoją główkę do końca. I będzie sukces! Będziemy lecieć dalej. Dobra, słuchajcie, skończyliśmy budować główkę i jest 1:1 taka jaka ptycha. To jestem ja, to po prostu jestem ja. Dobra, odlecę teraz z daleka, żeby wam pokazać, jak to się prezentuje. O, już widzicie, słuchajcie. Z główką ten wieżowiec pasuje lepiej. Oczywiście wy jeszcze dawajcie znać na dole w komentarzach, jak to oceniacie, ale patrz, to jest moja główka, to jest główka ptycha. Dokładnie. Może z czasem trzeba będzie dodać jeszcze główkę Nubka i główkę Paliona. Ej, to by nie było głupie. No, to by nawet pasowało. Dobra, ale teraz musimy się skupić, bo robimy nieskończoną zjeżdżalnię, słuchaj. Czyli sensie, windę robimy. Windę, tak. Winda, winda, będzie winda. Dobra. I zastanawiam się, no winda musi być, może gdzieś tutaj w jakimś miejscu takim. Co? Może gdzieś tu, że ono by wyjeżdżała. No, tu, to jest chyba dobry pomysł w miarę, żeby... Myślisz? Była. Tak, o, tutaj. I może gdzieś tam na dół by leciała. Czeka, tutaj jakbyśmy zrobili, to nie możemy, nie? Bo tutaj nie będzie windy. Tu nie, nie. Tutaj nie będzie windy, bo tam są inne bloki też. No właśnie. Aha, dobra, albo tutaj windy... Dobra, czyli tutaj byłby spadek. W którym miejscu byłby spadek? A poczekaj, to... A zobacz, a czy nie fajnie by to wyglądało designersko, gdyby tutaj była winda? No jakby się chciało lecieć na samą górę, to można, tak.
Bo to w zależności od tego, na jakie piętro się niżej trafi, nie? Dobra, to stary. Myślę, że tak można zrobić. Dobra, to wiesz co, stary? Dobra. Musisz tam wskoczyć i się przekopać wszystkie kratki na dół w takim razie. Dobra. Wszystkie kratki na dół. No, czekaj, jest git. Nie! Okej, dobra. O, no, na dół teraz. Tak? Tak. No, leć. Tu, lecę, lecę! Leć, leć, na sam dół! Ja cię kręcę! Ile pięter! Dobra, co ja zaraz jest? Wyleję wodę. Dobra, ja już w sumie wyleję wodę, dobra. Jest, już możesz lać. Wylałem, możesz lać wodę. Wylałem wodę, leci. Leci, leci. Zrób tam miejsce na to, na dziurę, żeby jest się nie zaslało. A ja z drugiej strony robię dziurę. O, i na jaki sam blok dół. Możesz, jaki blok będę musiał postawić tutaj, gdzie jest ta woda? Już, wiesz co, piasek chyba, tak mi się wydaje. Piasek duży. Zwykły. Zwykły? Zwykły? Bo na ten zwykły się kładzie wodorost. Mm-hmm. A tu ja nie wiedziałem! Czekaj, ty może wziąć piasek z plecaka. Wiesz co? A ja mam piasek, bo ja już sobie przygotowałem te rzeczy, żeby to zrobić dobrze. Tylko teraz wiesz co? Muszę zrobić to tutaj tak i tutaj potem trzeba będzie to chyba rozwalić, co nie? No właśnie, rozwalić i zamienić od razu. Tak, to trzeba będzie zrobić tutaj szybką akcję i nie wiem, czy ona wyjdzie, mam nadzieję, że tak. Akcję? Co ty robisz? Dobra, patrz. Leci wod... Ej! A no tak, bo jeszcze tutaj trzeba to naprawić, zrobić to w taki sposób. Pek, okej, pek. O nie, jest tu. Ej, czekaj. Czy to nie oznacza, że na każdym piętrze to się tak będzie wylewać? Nie, no czemu? No czekaj. Tu się nie wylewa. Czekaj. No właśnie, stary, wylewa się. I co teraz? Na każde piętro. No właśnie. Szyby? Wiesz co, można niby postawić... Ej, w sumie szyby by chyba pasowały. To byłby... To, ej, to fajnie by to wyglądało. Dobra. Byś robił takie szyby. Dej szyby wszędzie naokoło, dej szyby. Zobaczymy, jak to będzie pasować. Tylko to jeszcze pomiędzy musisz mnie dać. Jeszcze tu! Jakie pomiędzy? A to! Czekaj, daj mi szyby też, ja ci pomogę, ale daj mnie też szyby i będziemy budować. To się ciężko robi! Ej, może czekaj. Wylejemy tam wodę, może pobierzemy tą wodę, co? Wiesz co? Oj, no faktycznie jest problematycznie. Jak to? Coś to ogromny problem! Pyk! Czekaj. Daj. No, dobra, postawiłem, dobra! Ej, okay. Ale trzeba będzie zrobić wyjścia jeszcze przecież, nie? Na różne piętra. Nie, to będzie mega ciężkie. Ej, daj tabliczkę, daj tabliczki z dębowych w sumie. Z plecaczka twojego magicznego. A jakie też tabliczki? Dębowe. Dębowe tabliczki. A to masz trzy. Płoka. Staki. Dobra, super. Dobra, no to co, pyk. Dobra, jedna. Wow. Druga. Druga jest. Trzecia. No, dobra, mamy rozwiązanie, będzie git, teraz tylko wszędzie. Jest okej. Oj, patrz, w niektórych miejscach już jest to, patrz, to będzie łatwe, zobacz, tutaj na przykład... Ale co? Nie ma tego. O, widzisz? Tu też jest dobry, ej, fajnie, podoba mi się. Fajnie wygląda, dobra, to ja lecę dalej w takim razie, teraz tutaj budować. Okej. Tutaj też, no właśnie, czyli łatwizna, nie? Jeszcze ej, tylko tutaj to. Też! No, to widzisz, tylko raz na kilka piętra jest taki ciężej po prostu. To tam łatwizna, racja. Dobra, ja jeszcze tutaj szybciutko kładziemy. O, tutaj będę musiał zrobić otoczkę. Dobra. Ha, ale widzowie, będzie fajna winda. Jedzie windą. Okej. Okay. Dobra, już naprawiam. Chodźcie, kręcę. Dobra. Jak wybudujesz, dobra. To ja to powstrzymam. O, dobra. Powstrzymam. Dobra, jeszcze tylko jeden klocek muszę. Dobra. Powstrzymałem i lecę dalej do góry. Zepsułem! Do góry już będzie. Ej, co tam jest? A, ja już spadłem! Wow! Spadłem na dół! Spadłeś na dół? O, to zapraszam do góry. Raz, dwa, trzy. I jeszcze tutaj. Ej, jak fajnie! Nie, serio, ładnie nam to zadziała. Będziemy mieć naprawdę super miejscówkę ogarniętą. Okej, udało nam się zrobić całe to miejsce. Ale przyznam, że no, było dużo kopania i ogarniania, nie? Dużo, naprawdę. To było mega ciężkie, nie? Naprawdę. Teraz wleję tutaj wodę i teraz trzeba zamienić to na piasek dusz. Tak mi się wydaje, że to działa. Dobra. Czy to będzie dusz, tak? Działało ostatecznie? Zobaczymy. Tak czy siak, próbuję to zrobić, stary. O, uwaga. Czy jest, stary? Czy nie? Czy coś zepsułem? Czekaj. Działa! Działa na samą górę! Co jest? Jestem na górze teraz! Elo! Widzisz? Kozackie, co? No? I możesz sobie teraz tutaj spaść, no. Do wody! Yo, ja też sobie spadam w takim razie. Au! A dobra, wiesz co? Jedną rzecz trzeba na górze poprawić, która ułatwi nam dostawanie się na dół, nie ginąc.
Postawię tutaj, o, taką ściankę, i taką ściankę. Jak teraz to wejdziesz, to o, nie ruszaj się i wtedy masz pewność, że spadając nie zginiesz. Ha, ha, ha. A, faktycznie, racja. Ej, bo mega, tak, super. No, super. I jeszcze to widać, podoba mi się. Jeszcze tylko w tym miejscu postawię tak, jak należy, właśnie to. Może tak zrobimy. Okej, i jeszcze, o, brakuje mi, wiesz co, jednej tabliczki. O, dobra. A jak git nawet wygląda. Ej, serio! Stary, co? Co myśmy zrobili? A, i drzwi oczywiście zapomnieliśmy zrobić do naszego wieżowca. Pojedyncze chyba tutaj. Pojedyncze być, w tym miejscu, dokładnie. I jeszcze. Dobra, to może tak zrobimy? O, no, pasuje. I tutaj drzwiczki jakieś. Drzwi? Wiesz co? Możesz jasne jakieś, jasno. Jasne, to poczekaj, dębowe. Dam dwie propozycje. O, ile tego jest. Dobra, chyba te. Zobacz, te będą dobre, tak? Tak mi się wydaje, no. Ale dam je od środka, żeby były. I słuchajcie, dobra. Tym właśnie sposobem zrobiliśmy wieżowiec ptycha. Ja cię kręcę. Dobra, to mi się tak podoba. Jak, super. Jestem dumny z nas, ptycho, żeśmy to zrobili, no, normalnie. Dzięki, Toys, nie? Za pomoc i w ogóle, że zbudowałeś mi to, jesteś super. A, luzik, ja też dziękuję, stary. Ale oddaj magnes. Za to, że z nami jesteś na Wojanowicach, ale magnezu ci nie oddam. Ej, dobra, jeszcze raz rzutem oka sprawdzimy, jak to wygląda. Nie, no ja jestem podjarany. Pięknie wygląda ten wieżowiec, pasuje perfekcyjnie. Teraz wy, widzowie, musicie napisać, czy waszym zdaniem ten wieżowiec tutaj pasuje. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.